Hej, z tej strony Q, a to jest Resident Evil 7. I tak wiem, w ostatnim odcinku kończyliśmy na tym, że miałem się dostać tam do tego Lukasa w nagi w sumie, bez żadnych itemów. Teraz się na szybko dozbroiłem, bo jeszcze musiałem tutaj wrócić, bo się dowiedziałem, że tu chyba jednej rzeczy ominąłem, a chciałem tą rzecz mieć. Można ją wykorzystać w bardzo fajny sposób. To jest tutaj od małego Lukasa pokój, tak mi się wydaje. Tam zdobywaliśmy tą kartę magnetyczną. I tutaj patrzcie, tego nie otworzyłem i tu jest kaseta pod tytułem Wszystkiego Najlepszego. Nie wiem kurwa, gdzie ja miałem oczy, że nie zauważyłem tej szafy do otwarcia, no ale dowiedziałem się, widzicie dzisiaj, że mogę jeszcze tą kasetę wziąć. Nie wiem, czy ktoś z was mi pisał o tym, czy nie. O, jeszcze naboi, ale fajnie. Nie wiem, czy ktoś z was mi pisał o tym, czy nie pisał. Ale jeśli tak, to bardzo dziękuję, a jeśli nie, no to widzicie, się dowiedziałem ten, bo wy jeszcze nawet nie widzieliście tego odcinka, kiedy ja jeszcze nie wrzuciłem tego odcinka, jak tam już byłem i to minąłem, więc nie mam pojęcia, czy ktoś o tym pisał. Dobra, robimy szybko takie ten, rewinda do przodu i widzimy się przy jakimś telewizorku. Wiem, że tu jest jeden, ale zobaczymy sobie tam jeszcze, tam jest telewizorek w środku jeszcze. Kurde, mam nadzieję, że żadnej innej kasety nie otworzyłem, nie ominąłem, bo w sumie tam jest pełno tych. Przy każdym prawie save jest jakaś kaseta. Zobaczymy. Dobra, jesteśmy pozytywnie tutaj. To jest w tej takiej stodoło coś, czymś. I tu mamy skrzynkę i wszystko. I mamy tutaj wideo, więc sobie machniemy kasetę wideo. Sprawdźmy, o czym to jest. Pod tytułem Wszystkiego Najlepszego. A to jest niedawno też. June 02, 2017. Clancy Javis. To jest ta ekipa filmowa. What? You don't believe me? This short? Well, you can't fake this. It's taken me weeks to finish this, and it is finally ready, and it's all for you. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. To jest przecież to pomieszczenie, do którego ja mam teraz iść, ale zajebiście się składa, że się kapłem, że tą taśmę mogę zobaczyć, bo damn it! Mogę zobaczyć, co ten kamerzysta tutaj przeżył. Ja pierdzielę, jest świeczka, zajebiście, ale płomień też świetny. Wow. Fajny bajer. Co to kurwa jest? O, jest jakiś rysunek, coś ten. Dobra, dalej. O, tu jest jakieś tam przejście. Jest mapa? Jest mapa, to w porządku. Najpierw sobie ogarniemy może tutaj. Baloniki? Czekaj, po co mi baloniki? Tu coś? Raczej nie, nic nie wygląda na jakieś podejrzane. Jakiś kibelek, ale raczej nic nie mogę włączyć. Ani się wysikać. Czyli co, Lukas najpierw testował te swoje gierki na Clancy, tak? Chyba, no. Ja podejrzewam. Mogę tym uderzyć? Nie. Bronić się mogę, tak? Chcę nie podpalę ręki, o, teraz go powinno parzyć. To jakąś plamę? Co to jest? Nie, to jest balonik, nie nadmuchany chyba. Tutaj. Tam jest telefon, jakiś dźwięk. Sprawdźmy to. Co to jest? A to nie jest telefon, to jest... Aha, tu wieje stąd. Mapa? Sprawdźmy teraz co. Wow!
za chamstwo, zgasiło mi świeczkę, kurde. Happy fucking birthday. Good light. No minus jest taki, że nie mam za bardzo. Klucz naciągowy. Fuck. Nie przestaje. No jeśli beczka jest pełna, to wątpię, że miała przestać. Tylko się ta plama robi rzeczywiście coraz większa. Ciekawe, co to może znaczyć. Tak, trzeba by było tą świeczkę zapalić znowu, nie? Ale tutaj nie ma jak za bardzo. A tu się zaświeciło nagle światło. O, patrzcie, kurczę. Coś zatkało. Co to? Brudny teleskop. Sprawdźmy w ogóle. Poprawiony olejem klucz naciągowy. Jest wyposażony w filtr polaryzacyjny brud, którym jest pokryty ogranicza widoczność. Takie cudeńko. No rzeczywiście trochę brudne. Nie ma tu zlewu jakiegoś albo coś do wytarcia? Tu coś leży. Co on tu ma, to? Nie pasuje. To? Dobra, czyli na razie z tym nic nie zrobię. Tutaj mogę niby go nakręcać, ale co z tego? Co tu jeszcze mamy? Świeczkę mogę zapalić znowu. Co to jeszcze jest? To coś daje? Nie ma sensu, tak? A to? Też, dobra, nieważne. To co to jest? Jakieś... Je, babcia się tam uśmiecha. Jakieś urodziny, kurde, wahaha. Tutaj? Odpalmy to. Ha! To samo było, znaczy podobne było w Resident Evil 3. Shit. Będziemy palić to wszystko. Teraz coś tu strasznego wyleci. Balon? Okej. Nie wiem, coś tu będziemy zaraz składać, kurde, kosmicznego. Tu jeszcze coś jest. Aha, bez hasła. Happy. Dobra, trzeba tu hasło ogarnąć. No to chodźmy teraz. Tam nie. Czekajcie, ja tu może użyję balona. O. Serio? Serio? Gęsie pióro. Coś podejrzewałem, że ten koleś będzie mi pisał.
No, Lukas, kurwa, masz pomysły. Nie jest w stanie go utrzymać, co? Co, bo palca nie ma. To wsadź mu to. To wsadź mu to. Fucking hell. Czemu to jeszcze mamy? Tu coś jest. Nie widać żadnej wody. A to dlaczego? Tu coś jeszcze? Nie. Nie, no to nie działa dalej. Sprawdźmy to jak pióro. Na tanią replikę to wygląda, tak? Co to jest? Umieść zapaloną świeczkę na torcie. No to chciałbym, ale ta świeczka mi zgaśnie. Mogę tu coś innego wsadzić? Raczej nie zapłonie. A to? Raczej nie zapłonie. Okej, coś tu jeszcze mamy? Tutaj na przykład. Nie. To już nie działa, zepsułem. Jest jakiś hir. What the fuck? Tu rozwalę te wszystkie balony, żeby mieć pewność, że tu nic więcej nie ma. Jaka zabawa, jacie! Jacie! Nie no, tu raczej nic nie będzie więcej. Bo już tu przeszedłem wszędzie. A mogę tutaj znowu przejść? Kuźwa, no i się to wyłączy cały czas. Tu jak to się rozlało? To się dalej powiększa. Oh shit. Pewnie będę musiał kod znać od tamtego, co ma niby pisać, tak? Także przydałaby mi się ta pieprzona, ten palec jakiś. A tu nie widziałem żadnego palca. Raczej. Mam coś jeszcze? Nie mam nic, kurde. To jest do czego? Filtr polaryzacyjny. Nie wiem, co to kurwa znaczy. Myślę, że mógłbym to umyć, jakbym tak teraz sprawdził ten. A tu coś jest, patrzcie. Nie pasuje. Nie pasuje. Nie pasuje. Holy shit. A, bo tam ta korbka jest pewnie potrzebna. A, Boże. A tu? Zrobimy tak, że ja to... dam tu. I co, mogę teraz to włączać? Nie mogę, ale żal. No. No dobra, i co teraz? Po co ja mam patrzeć i na co? Polaryzacyjny, co to kurwa znaczy? Weź mi tu zapal znowu. Nie to. To, zapal mi to. I co, i może... Teraz popatrzmy. Kansi, czemu ty nic więcej sam nie ogarniesz? Może tu coś?
O. Co mi to dało? Ktoś, kto wisi. Jakiś ptak na grobie chyba. I jakiś kurde płód przed aborcją. Co z tego? Czekaj, wiem chyba co z tego. To tu chyba będę mógł ten. Co tam było? Jeszcze raz. Jakiś pseudowisielec, kruk i dziecko. To idziemy teraz tu. Tutaj może będą te znaczki. Co? Jak sądzicie? Jest. Pseudowisielec. To. Dziecko. No coś źle jest? No aha, dobra. I mamy palec? Co to kurwa jest? Słomiana lalka? The fuck? You. Sprawdźmy, może słomianą lalkę trzeba będzie wsadzić mu. Podpalmy tu jeszcze raz ten. Świeczkę, szybciej, szybciej, okej. Chodźmy tutaj, wsadzimy mu w łapę to. Nie pasuje. Kurde, a już myślałem, że. Ha. O! Co teraz? Jest i palec, dobra, jest sztuczny palec, dobra, okej. Pięknie, no. Zajebistość. I teraz wsadzę mu pióro i pisz. Napisz mi dziwko hasło. No dawaj. Co ty mi robisz? O kurwa. Miałeś mu pisać. Ale na ręce. Loser. Dzięki. Dzięki. Będę to teraz patrzył przez całe życie na to. Którego akurat dużo raczej klansje mu nie zostało. Piszemy, tak? L o. To nie jest po kolei. I co tu macie? A, i to jest korbka. Znaczy, no, uchwyt zaworu, no dobra. I teraz to wsadzimy tutaj, żeby woda się nie lała, i sobie wsadzę świeczkę w to. Zajebiście. Wsadzamy, tu. Ale w sumie fajne zagadki są w tym rezydencie. I nawet jest to wytłumaczane, czemu one są tak porąbane, bo po prostu porąbaniec je robił, no i tyle. Bo. W starych rezydentach to czasem były takie porąbane, gdzieś poukrywane rzeczy do znalezienia i wcale nie było wytłumaczone czemu. I wybuchnie mi w twarz. Poczekaj, bo coś tyka! Mówiłem, kuźwa. A tutaj jest ten olej i teraz wszystko... O kurwa, Clancy, ty myślisz. Co, mogę uciekać? Gdzie? Tu nie mam wyjścia nagle. Tu nie ma mnie. Nie! Oczywiście kamera przetrwała. To jest ognioodporna. Happy birthday!
Także prawdopodobnie to był Clancy, jeśli dobrze zrozumiałem, tam po napisie wcześniej, a może ktoś inny, bo Andrzej to nie, Andrzej to już wyglądał na martwego wcześniej. Więc to był albo Clancy, albo ten ziomek. Ten prowadzący. Ale Clancy, on był kamerzystą na pewno. Także no, fajnie, że mamy kontynuację przygód naszej ekipy filmowej z wcześniej. Oh yeah! Sprawdźmy, co tam dalej jest. I widzicie, miałem wchodzić do tej pułapki śmiesznej. Znaczy do tej zagadki. Tutaj, z tym ziomkiem w roli głównej. Zapiszmy może sobie to, że ja to obejrzałem. Yeah! Okej, okay, i teraz ciśniemy. Ciśniemy tam na dół. I do tego pomieszczenia. I zobaczymy, czy też będę musiał ogarniać tą samą zagadkę, czy jednak coś tam zmienił. Tutaj to. Okej, biegniemy. Ej, to wcześniej tu nie leżało. What the hell? Ktoś tu kuźwa rozrzuca to? Da. Niestety, no i wchodzimy. Jupikaj, motherfucker! Wiedziałem, że mi to zrobisz. No i co, ja teraz obejrzałem kasetę, więc wiem, jak to się skończy, prawda? Biorę świeczkę, tak? Biorę świeczkę. Tutaj jeszcze na razie nic nie mogę robić. Tylko wiecie, żebym też tak na pewniaka nie robił wszystkiego, bo... Kuźwa... Mogą mnie dojechać zaraz. No na razie jest tu ciemno wszędzie, tak? Czyli wchodzę tu. Jest to, zapala się światło. Zapaliło się światło. A tego tu chyba nie było. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. Ha, no okej. No to idziemy. Ciekawe, czy będzie jakaś różnica, jeśli ja to zrobię szybko. No, jest. Już myślałem, że nie będzie. Ale patrzcie, noszę dalej plecak na sobie, bo mam dużo miejsca. A nawet dwa plecaki. Da, problem polegał na tym, że ja tam wyciągnąłem tamto jako pierwsze i się na pokoju całym rozlał ten olej. A teraz ja spróbuję to wyciągnąć jako ostatnie. Może to nic się nie zrobi z tym. Dobra, chodźmy tu teraz. Użyjemy sobie tego. Wchodzimy teraz dalej. Tu. Balonów to ja mam wrażenie, jakby było jeszcze więcej. Jest balon, tak? Okej. Mamy balonik. Tutaj nic więcej. Myślicie, że mogę od razu tutaj wpisać luzer? Sprawdźmy. Zobaczymy. Ale mu popsuje zabawę. O kurwa. Widzieliście to? Ale ja go wyciąłem teraz. To co, to ja nie muszę tutaj nic robić. Ja po prostu przychodzę, za tą wodę zamykam. Czyżby? Idę teraz po ogień. I wbijam świeczkę, no i pozamiatane, nie? Jakie czyterskie! Kurwa, jak na czytach. No i wkładam, i co? Teraz się odsunę, żeby mi nie wybuchło w twarz. Nie mogę się odsunąć. Muszę dostać. No okej, no i nic nie płonie, bo nie ma oleju. Dziękuję. Ha. O kurwa. Kurwa, to nie ma jak wyjść.
Co, mogę to rozbroić? Tutaj wsadzić? Pierdol to tu szybko! I ucieczka! Ucieczka, i ten. Teraz może jebnąć. Yeah! Co, frajerzyna? Ehe, próbuj szczęścia dalej. Przegrywasz w swoich własnych gierkach. No kurde, nie jestem pewien, czy ja tu mogę wejść. Co ja tu mogę jeszcze zrobić? Mogę wyjść? Po mój sprzęt? Patrzcie, mogę wejść po mój sprzęt. To będzie zamknięte? A nie, otwarty już będzie. Okej, to mogę brać sprzęt znowu. Dobra, zajebiście. Koniec zabawy. Apteczkę, paliwo, naboje, palnik, strzelba, pistolet, nóż. Przepraszam pozytywnie. Granatnik może zostawimy na razie, bo... I tak w pizdu miejsca już wziąłem sobie... Dobra, idziemy dalej. Jak to teraz wygląda? Czekajcie, muszę to pozamieniać, bo ja tak nie miałem. Pistolet. Dwa naboje tylko? Serio? Nie mam tu jakiejś amunicji? Jest amunicja pistoletowa. I tak samo. Dobra, bierzemy to tu. To chciałem mieć tu. Nie, to chciałem mieć tu. To tu. Dobra, może być tak. Ok, tak zwykle miałem. To idziemy. Bierzemy shotgunnika, bo to jest kurczę. Myślisz, że dam radę tu przejść? Ktoś się tu chyba bujał. Co, jest kolejna pułapka jakaś? To trzeba powoli, bo on kurwa ten MacGyver to nas dojedzie zaraz. Co my tu mamy? Co to jest? To te laski. Mia! She's alive. Who are you? Where are you? We're just beyond the pier, outside that room. Hurry. Well now, Ethan. The fuck. Skąd ona wiedziała? You? Dead? Yeah. Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers. O, bardzo dobrze. Plusik dla ciebie. Lukas, jak widziałem cię pierwszy raz, jak rzucałeś talerzami we mnie, to uznałem cię, że kurwa jesteś jakimś lamusem jebanym. A teraz się okazało, że jesteś dość... ciekawym i intrygującym lamusem, więc... taki po części szacun dla ciebie. Finally. Czyli co? Walka z bossem, jedziemy. Wsadzę sobie to tutaj jeszcze, żeby to tu było ten. I bierzemy wszystko, co się da. Granatnik. Bierzemy... neuropociski. Bierzemy... pistolet M9... Nie, no dobra, bez przesady, on ma dwa naboje tylko, to jebać to. Coś jeszcze? Nie. Już nic. To co, ciśniemy teraz, co? Save i jechane. Jechane z tym gościem, kurwa. Zroję mu zaraz rezydenta z dupy. Tak jest, pozytywnie. Idziemy. Dawaj. Kawałek za tym pokojem powiedziała, tak? A jest tu jakiś ten? Nie ma mapy, nic mi nie pokażą. Oh shit. To wygląda na coś większego niż tylko... A tu korbkę muszę mieć. A korbka, wracaj. Korbka. Gdzie jest korbka? Tu jest korbka.
Zaraz się okaże, że będę musiał mieć wszystkie rzeczy, jakie mam w skrzyni, nie? Tam, wiecie, wszystkie trzy klucze. Węża, wrony i skorpiona. Wszystko będę. A ten balonik to nie wiem, po co mam w kieszeni dalej. Dobra, robimy sobie most. Torbka mogłaby zostać, bo już nie chcę za bardzo, ale dobra, idziemy dalej. Idę, mija! Mija, mija! Idę, idę. Był podobny fragment w Rezydencie 4, też się chodziło po takich tych mostkach nad bagnem. Kuźwa, jaki tu jest ten? Dużo tu jest, dużo. Czyli co, ten zaraz się nie przejdę, na szczęście. Okej. Okay. Idziemy tam. Żeby się nie okazało, że potem walczę z jakimiś aligatorami i tak dalej. Jezu, to było straszne. Co my tu mamy? Niestety muszę strzelać, bo wiecie jak to jest. Ten Lukas jest przejebany, dlatego on może mnie tutaj wyciulać czymś. Że będą bombki w skrzynie. Dobra, idziemy teraz tam. Jedyne przejście, jakie nam zostało chyba. Dobra, kolejna korka. Tu jeszcze coś jest. Wiem, że z bliska strzelałem, bez sensu. Co się tutaj dzieje? Most się robi, tak? Okej. Ach, korbka dalej. Ze mną chodzi. Wow! Nie, możesz o tam bardziej. Masz, będziesz kurwa skakał? Ajajajaj. Dalej ma głowę. Fucking hell. Spieprzamy szybko, bo te pleśniaki mnie zapleśniają zaraz. Go, 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 go. Ajajaj. Szybko, szybko. Tutaj. Odwrót. Nie! Fuck! Szybko! Otwieraj te drzwi! No i tu się nagle... ale... to było mocne! Jedna apteczka poszła spać, a tu mam kolejnego save'a znowu. Psychostymulanty. Tu coś prostrzelniczy. No, wygląda na to, jakbym miał zaraz walczyć rzeczywiście z bossem. Zajebiście? Znaczy, nie wiem, czy ja chciałem powiedzieć zajebiście w sumie. Co my tu mamy? Pociski. Jep, ile tego jest? O Jezu, to ja się dozbroję, ułożę sobie to wszystko i w następnym odcinku pozytywnie ruszamy na rozpierdol z Lukasem. Uratować dwie niewiasty. Może będziemy mogli liczyć potem na jakiś trójkącik. Znaczy, no Ethan. Trzymajcie się.